Bardzo się cieszę, że ferie się już rozpoczęły. Myślę, że najbardziej cieszą się nasi małopolscy uczniowie i to jest dla nich czas wyjątkowy, radosny, jest to czas odpoczynku, ale też warto podczas różnych aktywności, które podejmują uczniowie, również zachować bezpieczeństwo. Jako Urząd Marszałkowski realizujemy taką akcję Pokaż się, niech cię zobaczą. Jest to akcja profilaktyczno-edukacyjna, przede wszystkim skierowana do uczniów, którzy poruszają się drogami, szczególnie tych mniejszych miejscowości. Teraz jest ten okres zimowy, więc w czasie ferii też uczniowie bardzo się przemieszczają, ale też właśnie spędzają czas na stokach i właśnie tutaj w regionie tarnowskim mamy taki wspaniały stok narciarski, gdzie również nasi małopolscy uczniowie mogą spędzić swój czas. On jest wyjątkowy, dlatego że jest w przepięknej scenerii na terenie gminy Gromni, która również jest piękna. Jest niewielki, ale to jest doskonałe miejsce dla tych, którzy gdzieś chcieliby nauczyć się jazdy na nartach, ale nie zawsze mają odwagę. Cieszymy się, że w wielu takich atrakcyjnych miejscach w Małopolsce, bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, że Małopolska jest w ogóle atrakcyjna, ale na sezon zimowy to znamy większe ośrodki. Jednak pani marszałek, Urząd Marszałkowski znalazł miejsce w Jurasówce, w Siemiechowie, gmina Gromnik. Dla nas każda tak naprawdę okazja, która może być okazją właśnie do edukacji, do profilaktyki jest ważna i zawsze nie odmawiamy, nigdy nie odmawiamy, tylko bierzemy udział. Bardzo ważne jest to, żeby mówić o bezpieczeństwie. Bardzo się cieszę, że mogę promować takie miejsce jak to tutaj lokalne w Gromniku, bo okazuje się, że nie wszyscy, nawet mieszkańcy regionu tarnowskiego wiedzą o takim stoku narciarskim, a to jest tak niewielkiej odległości. Jest tu pełna infrastruktura, jest tu naprawdę wszystko, czego potrzeba do tego, aby nauczyć się na nartach i być może dzięki temu też tutaj uczniowie z tego regionu przybędą na ten stok i odnajdą sobie pasję, talent właśnie w jeździe na nartach, bo to jest naprawdę duża frajda.